Siema ludzie, z tej strony Gotier i zapraszam was do drugiego odcinka z gry Empire on Galactic Survival. Dzisiaj postanowiłem, że ogólnie tą serię zaczniemy jako taka podstawowa mapa, żebyśmy nie byli tam na tutorialowej mapie, ponieważ tam jest trochę łatwiej, a tutaj wszystko zaczniemy od nowa, czyli bierzemy po prostu nowy scenariusz Default Survival, dajmy może na Medium, żeby nie było za bardzo łatwo, no i zaczynamy chyba powoli. Na tej planecie mamy ten w ogóle, tak, 20%, możemy na niej oddychać, dobra. Tak więc wygenerujmy sobie może jakiś świat. Tutaj mam nadzieję, że tym razem się nie skraszuje tak jak ostatnio, bo ostatnio właśnie przy ładowaniu jakoś coś poszło i nie chciało mi się planeta wygenerować, czy też ten tutorial. Zresetowałem sobie grę i wszystko już działało. Dobra, tak więc chwilę poczekamy. Tutaj w ogóle mamy jakieś śmieszne zdjęcia. Ciekawe, czy takie planety są, jak tutaj pokazują, że jakaś burza, lawa. Ciekawe, że w ogóle coś z lawy można robić. Zobaczymy, może w przyszłości się udamy na jakieś śmieszne planety. Dobra, jeszcze chwila i już powinno być, patrzcie. No i cóż, lecimy powoli. Approaching, czyli chyba zbliżam się, czy tam w stronę tej planety. Zaraz wylądujemy. Wylądujmy sobie w ogóle tutaj gdzieś koło wody, bo będziemy mieli blisko właśnie dostęp do generatora tlenu. Ponieważ generator tlenu ogólnie tworzymy w taki sposób, że kładziemy go do wody i wtedy nam się tlen wydobywa. Ok, wylądujmy gdzieś tutaj może. Pomyślmy. Myślę, że tutaj będzie całkiem spoko. Dobra. I na początek będziemy musieli właśnie odkryć ten generator tlenu, ponieważ w podstawowej wersji naszych umiejętności nie ma go jeszcze odkrytego. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Tylko jak się załaduje gra. Ok, no i tak. Właśnie w Tech 3 mamy takie coś jak MISK. I tutaj mamy właśnie drzewko, takie umiejętności, które możemy rozwijać, dzięki czemu mamy dostęp do nowych modułów. I tak właśnie tutaj widzicie, mamy możliwość odblokowania tego Oxygen Generator. I do tego trzeba najpierw właśnie Water Generator, czyli odblokujmy, chyba że to już mam odblokowane. Tak, to na zielono to znaczy, że jest odblokowane. Czyli po prostu bierzemy unlock. Odblokowało się? Tak. Zarąbiście. To będzie nasz taki w sumie pierwszy, jeden z pierwszych celów, żeby właśnie zbudować sobie generator tlenu, jakiś generator ogólnie prądu, bo się do bazy przyda. Chociaż nie, wiecie co? Small generator już mamy odkryty na podstawowych umiejętnościach, tak więc na razie może po prostu zostawmy sobie te umiejętności na później. Weźmy wszystko, co tutaj mamy. Jakieś medkity. Dobra. Ogólnie myślę, że bazę zbudujemy gdzieś w tych okolicach. Może nawet tutaj. Tylko zobaczmy, co mamy tutaj w ogóle w ekwipunku na starcie. Survival Constructor, czyli takie podstawowe urządzenie, dzięki któremu możemy budować jakieś rzeczy. To postawmy od razu sobie tutaj. Wrzućmy te dwie kostki energii, żeby od razu było tak na zaś. W sumie na razie to off niech będzie. I co tutaj mamy jeszcze? Drill, czyli taki, jak się nazywa drill, wiertło do kopania. O, właśnie o to mi chodziło. Dobra. Od razu przeładujmy sobie wszystko, żeby w razie czego nie być, wiecie, napastowanym przez obcych. Dobra, to teraz tak, na początek może fajnie by było ogólnie czekać, zobaczymy jeszcze czego się robi te motory. Ops, nie to. Motor trzeba, jedna rura, kable, elektronika, steel plate. A steel plate z czego się robi, ciekawe. Ogólnie tutaj całkiem śmiesznie zaawansowany jest ten crafting. Troszkę trzeba się oklikać, żeby nabudować jakieś różne rzeczy. Dobra, steel plate. A czy mamy to w ogóle odkryte? Jest tutaj steel plate, iron ingot, nie pamiętam jak to się czyta w sumie. To musimy tak mieć dwie. Elektronika to będzie... które to będzie? Tutaj jest. Silikon, koper. Kable to trzeba będzie koper. Motory, czyli silniki. Które to jest? Motor. O, jest, dobra, tutaj. Metal components, kable, elektronika to znowu... To jest tak jakby wyższy tier tych podstawowych elementów. No i
Chyba wszystko w sumie. Dobra, to ja teraz może pozbieram troszkę surowców. Na pewno będzie się nam przydać musiał iron. Tam mam jeszcze kobalt, magnez, koper. W sumie chyba wszystko, co nam potrzebne na razie mamy. Dobra, to teraz dobiegnijmy sobie. Włączmy w ogóle w sumie sobie, jak się nazywa, jetpack. Będziemy troszkę szybciej się poruszać. W ogóle mamy tutaj sporo zwierzątek do zabijania, w razie jakbyśmy chcieli sobie coś zrobić do jedzenia. Popatrzcie, co tam jest. Jakieś inne te dinozaury, nie widziałem takich jeszcze chyba. Chociaż... Nie, sorry, to są te same, tylko tekstura się nie załadowała. No nieźle. Ciekawe, czy na mnie te nie zaatakują. Mam nadzieję, że nie, bo w sumie mam słabą broń trochę. Crash Shadow. Oparcie. Och, już myślałem, że kurczę, ktoś mi się wbił na serwer. Chociaż to nie jest chyba serwer, tylko single. Single player. Bo właśnie jak bierzecie pod B, macie listę graczy, jakbyście chcieli wiedzieć na przyszłość. Dobra, mamy już tutaj iron. Silikon niedaleko, to też udamy się po niego. No i dobra. To zaczynamy kopać powoli już. A ja tutaj pewnie zrobię jakiegoś timelapsa, żebyście się nie za bardzo nie nudzili, jakąś fajną muzyczkę w tle puszczę. Dobra, jeszcze chwilka i mamy już pierwszy iron tutaj. No, tak więc lecimy z kopaniem. Nakopałem troszkę tutaj ironu. Polećmy jeszcze po silikon. Może jeszcze jak polecimy właśnie tam po silikon, znajdziemy jakieś złoża prometium, co nam się bardzo przydadzą, ponieważ z prometium tworzymy sobie takie kostki energii do zasilania naszych wszystkich konstrukcji, nawet na przykład bazy. Wkładamy takie coś później do generatora i dzięki temu mamy energię. Patrzcie kurczę, jakieś kości tutaj znalazłem. Ciekawe czy... Nie, tym nie mogę tego zdrillować, że tak powiem. Ciekawe, czy można coś z kości robić. O, jakieś kurcze roślinki znalazłem chyba. Patrzcie, co to jest. Mogę to podnieść? Chyba nie. Ale za to mogę... Jezu, ale się wystraszyłem. Myślałem, że to jakiś skorpion. Za to możemy zebrać sobie miód z tego drzewka. Też się przyda do jedzenia w sumie. Okej. Okay. Mamy tutaj jeszcze silikon gdzieś. Tutaj. Dobra, wykopmy troszkę tego silikonu, żeby móc zrobić właśnie elektronikę do naszych modułów. I w sumie to będzie chyba nasz pierwszy cel taki, żeby zbudować sobie ten motorek, ponieważ będzie nam troszkę szybciej się eksplorowało tutaj okolice. I myślę, że jeszcze damy radę w tym odcinku zaczątki jakiejś bazy zrobić. Może jeżeli zbierzemy odpowiednią ilość surowców. Dobra. Dobra, wykopmy troszkę. Powiedzmy, nie wiem, 20 maksymalnie. Okej, mamy już i silikon. Teraz lecimy po... Czekajcie, iron już wykopałem. Silikon tam jest, kobalt jeszcze tam. O, patrzcie, kurczę, jak dużo wykopałem tego silikonu. Aż 3% z całej tej właśnie dostępnej zawartości tego. W ogóle, wiecie co? Polecam chyba na start właśnie zbierać wszystko tutaj, co widzicie. Szczególnie do jedzenia, ponieważ właśnie... Na początek lepiej sobie troszkę zebrać, żeby przypadkiem nie umrzeć gdzieś z głodu później. A czekajcie, co to jest w ogóle, co zebrałem? Plazma obcych? What? More complex products. A, czyli po prostu jakiś składnik do craftingu, taki zaawansowany czy tam podstawowy? W sumie nie wiem. Nie to czytałem, czekajcie, zaraz zobaczymy. Tak. Coś takiego. Jakiś komponent właśnie do craftingu, to jest z tego co widzę. Weźmy jeszcze ten miód. Kurde, coś mi się właśnie tak zaczynam się martwić, że nie widać tutaj nigdzie tego prometium. Mam nadzieję, że kurczę,
Znajdziemy, bo będzie troszkę krucho z prądem później. O, patrzcie. Shuttle jakiś. Kurde. Jak myślicie? Jak tutaj wejdę, to... Mam nadzieję, że nie dostanę żadnej kulki. Kurde, podejdźmy w sumie. Kobalt deposit odkryty tam dalej. Kurde, patrzcie, jakie fajne rzeczy tutaj się znajdują. Tutaj nic nie widać z tej strony. Mam nadzieję, że mnie jacyś obcy nagle nie atakują z dupy. Dobra, podejdźmy, zobaczmy. Może jakoś się dostaniemy do środka w sumie nawet. O kurde, wystraszyłem się, a to tylko te... dinozaury. Chyba te w sumie nie atakują, bo to są roślinożercy. Tutaj jakieś elementy bloków z kadłuba wypadły chyba. A tam... Jest tam dziura w kokpicie, czy nie ma? Może tędy się dostanę. Ta, patrzcie. Jest dziura w kadłubie, zarąbiście duża. O, tam jest chyba zbiornik, znaczy skrzynka z amunicją. Dobra, uważajmy może, bo mogą się tutaj jakieś dziwne, protekcjonalne, kurcze maszyny tutaj kryć. O, patrzcie. No nieźle, znalazłem tak jakby schronienie małe. No tutaj są zbiorniki na paliwo, z tego co widzę. A tutaj, wow, patrzcie, ile rzeczy znalazłem. Przyda się wszystko. A, myślałem, że to każda jest oddzielnie otwierana, ale to jest chyba cały moduł tego. No dobra. To... Coś tu jeszcze się otwiera, czy nie? Chyba to jest tylko ozdoba. Ale tam jeszcze widziałem coś. Co to jest? O, patrzcie, jeszcze dwa elementy. O nie, konstrukcyjne, tylko zasilania znalazłem. Przydadzą się. To jest jakiś włącznik, ale nic on nie robi, z tego co widzę. Dobra, zeskoczmy na dół, bo tu były jeszcze pojemniki z amunicją. No nie, tu są jakieś drill charges i LSR. To jest chyba do przeładowywania broni, ale jakiej? Nie ma napisane. Dobra. To wszystko tutaj, czy nie? Chyba tak. Dobra, poszukajmy jeszcze dalej może... Czekajcie w sumie, co ja wziąłem? Wziąłem sobie... O fuck, czekajcie, chyba w ogóle nie zapisałem sobie położenia mojego... Kurde... A nie, sorry, patrzcie, tutaj się samo zapisuje, Survival Constructor. Trochę daleko ogólnie się udaliśmy z tego właśnie miejsca, będziemy musieli zaraz wracać powoli. Tutaj jest jeszcze silikon, koper, kobalt. Wiecie co, to może właśnie udam się w tą stronę, wykopię trochę kopru, kobaltu i będziemy powoli wracać w stronę bazy, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Jeszcze właśnie może coś zmontować ciekawego. Właśnie ten generator, czekajcie, zobaczmy, co w ogóle do generatora potrzeba, czy tam jest opisane, czy nie? To było w misk i teraz generator tlenu. Chyba. A, sorry, nie przełączyłem. Dobra. Metalowe komponenty, control device, komputer, motor, cables. Okej. Okay. Myślę, że jak wykopiemy te wszystkie minerały, które właśnie teraz po to idę, to powinniśmy mieć już odpowiednią ilość do zbudowania tego generatora. Dobra. Kurde, gdzie jest ten, gdzie jest to Prometium? No dobra, kobalt jest, ale po co mi kobalt to tyle? Bo to jest bardzo dziwne, że tu nie ma... Po prostu może na tutorialu miałem większego farta, że Prometium znajdowałem. Ale dobra. Wiecie co? To ja może po prostu teraz będę tutaj na timelapsie kopał, właśnie bo... Nie ma co w ogóle tak biegać bez sensu. I zaraz do was wrócę. W sumie może jeszcze nie wiem, czy zrobię cięcie, czy timelapse. Powiedzcie w ogóle w sumie w komentarzach, czy wolicie timelapsy, czy... cięcia podczas właśnie jakiejś podróży nudnej podczas kopania. Dobra, no to lecimy dalej. O, zobaczcie, wreszcie znalazłem Prometium,
450 metrów około ode mnie. W sumie się przyda to, bo będziemy musieli to teraz wykopać. Jak tylko jeszcze magnezjum, tak dobrze mówię? Mamy już magnez czy nie? Iron mamy. Pogrupujmy sobie to w ogóle. To tak. Crash stone to na razie i tak niepotrzebny, bo nie wiem w sumie do czego jest. Ale tak, mamy silikon, mamy iron, mamy copper, mamy już tutaj niedaleko magnezjum. Czyli jeszcze wykopiemy magnezjum, prometium i to chyba wszystko będzie. Dobra, no to lecimy do kopania w sumie znowu. Mam nadzieję, że teraz to skończę w miarę szybko i zbudujemy jakiś motorek fajny oraz te generatory wszystkie. I oczywiście bazy zaczniemy budować. Dobra, tak więc lecimy dalej. Okej, okay, dobra, jesteśmy już z powrotem. Teraz sobie znajdźmy tą bazę. Dajmy jakiś może znacznik w ogóle. Waypoint, okej. Okay. Nie, remove on approach, raczej nie, bo zniknie prawdopodobnie nam wtedy to. Dobra, gdzie to jest? A, czekajcie, zaznaczyło się czy nie? Waypoint accept. Dobra, teraz się zaznaczyło. Czyli musimy teraz jedynie 600 metrów przebiec sobie z buta. A i właśnie, dzięki wam wielkie za tyle łapek pod ostatnim odcinkiem i ogólnie pozytywny odbiór odcinka ostatniego z tej gry. Tak więc właśnie myślę dzięki temu, że tak, kurczę, że tak pozytywnie zareagowaliście na niego, więc postanowiłem, że będę jakąś właśnie taką serię częstszą może ze dwa odcinki w tygodniu wrzucał z tej gry. Oczywiście Space Engineer zostanie w takiej częstotliwości, mam nadzieję, że jaka jest teraz, czyli że 3-4 odcinki na tydzień. No i właśnie muszę jeszcze zabrać się w końcu za Seven Days to Die, bo ostatnio zaniedbałem strasznie tą serię, ostatni odcinek był chyba z tydzień albo dwa temu, coś około tego. Tak więc będę musiał to także nagrać niedługo. W ogóle jak widzicie mamy w tej grze takie coś jak staminę, jak biegniemy za szybko to nam się po prostu ona zużywa tutaj. Ten trzeci taki pasek od góry na dole samym po lewej stronie. Patrzcie, na przykład teraz sobie na szybkie biegnę, to nam się ona tak jakby no po prostu nam znika. Jak już przejdziemy do zwykłego marszu, to powolutku nam się tutaj ona odregenerowuje. A jak staniemy, to już nawet całkiem szybko. I chyba są też takie przedmioty w grze, że na przykład kliknę sobie na niego i się mi cały ten pasek odnawia, ale to chyba jest łóżko w domku. Nie wiem właśnie, czy są takie przedmioty do, jak się nazywa, przedmioty do zużywania, jakieś, nie wiem, szczepionki czy coś w tym rodzaju, eliksiry, ale myślę, że takie coś jest, pewnie znajdziemy to później w dalszym rozwoju drzewka umiejętności. I ogólnie, który mamy level, jestem ciekawy. Trzeci. Czyli mamy jeszcze jakieś nowe pewnie punkty. W ogóle czekajcie, bo muszę zjeść, bo się zaczynam robić głodny dość. No i oczywiście tak jak w większości gier przeciągamy sobie po prostu jedzonko na pasek, znaczy interfejs ten, pasek interfejsu i klikamy sobie lewym przyciskiem myszy i wpierdzielamy. A, spoko, zatrułem się. No nieźle. O kurde, mam nadzieję, że mam jakieś antybiotyki lub coś.
Antidotum. Bo jak widzicie, nam zaczyna spadać życie, że jemy sobie po prostu takie coś surowe. O, już myślałem, że chcą mnie zaatakować te ziomki. Dobra, jesteśmy przy naszym fajnym urządzeniem do kraftowania. Dobra, wrzućmy tutaj te wszystkie minerały. Niech będzie tutaj, tutaj, tutaj. To, jeszcze to i to. Okej, okay. Właśnie czekajcie, bo czy trzeba, czy nie trzeba, bo już zapomniałem. Power on. Weźmy sobie po dwie tego. Ubal tu dwie. Dwie tego i jeszcze na pewno te dwie te. Dobra. Czekajcie. Nie trzeba tego. Myślałem, że trzeba jakiś prąd wrzucać, ale jak widzicie, kurczę, wystarczy, że to postawimy i to już działa bez tego, wiecie, bez energii. Całkiem przydatne, bo jak w sumie nie mielibyśmy już tych fuel packów, to mielibyśmy problem, bo kurczę, nie moglibyśmy wyprodukować kolejnych, jeżeli nie mielibyśmy dostępu do takiego czegoś, aby się produkowało bez strat, nie, bez energii. Dobra, to teraz tak, do tego motora co trzeba? Jeszcze raz motor. A, no to tam to jest zaawansowane bardziej. Tak więc rura na początek, jedna czy dwie? Gdzie są rury? Tu było gdzieś pipe. Jest, pipes. Steel plate. Kurde, szczerze mówiąc, sporo zabaw jest z tym, żeby robić takie rzeczy. Dobra, to dwie steel plates. A do tego trzeba co? Metal components. Ok. To niech się to robi, powoli. A, bo zobaczcie, to się dużo więcej tego robi niż tyle co myślałem. Wystarczy właśnie, że klikniemy raz, a robi nam się tego chyba 9? Albo 10 nawet, nie wiem. Chyba 10, bo mieliśmy tutaj 20 wcześniej. Dobra, co dalej? Kable, 2. Niech się robią. Elektronika, 1. Tak, i jeszcze motora. Do motora trzeba metal components. Metal components, gdzie to jest? Steel plate. A, metal components. Cobalt ingot. Wrzućmy to z powrotem tutaj, bo się przyda pewnie. I teraz tak. Cobalt ingot jest, czy nie ma? A, dobra, zużyłem już. Copper, iron. Neodym, kurde, nawet tutaj jest, chyba do baterii pewnie. Cobalt, dobra, jest. Nie mówcie mi, że się skończył kobalt. Niemożliwe, przecież miałem tylko. What? Już zużyłem cały? Kurde. No nie się. Czekajcie, serio nie ma? Silicon, iron. No patrzcie, chyba cały zużyłem już. Fuck. Wiecie co? Ja to zaraz wrócę z kobaltem, bo jakiś fail serio zaliczyłem i go chyba albo nie wykopałem, albo po prostu zużył się już cały. Dobra, to zaraz wracam. No dobra, wykopałem trochę tego kobaltu. Chyba naprawdę, wykopałem coś innego, bo w sumie to miało trochę inny kolor niż to, co myślałem, że było kobaltem. O, dobra, wreszcie, patrzcie. Tak, chyba mi się coś zdaje, że wcześniej po prostu miałem to zaznaczone na takie czerwonkawe, czyli nie mogłem tego produkować, ale tak mi się wydaje tylko. Więc nie jestem pewien na 100%. Dobra, i już możemy robić metal komponent. Dobra, jeden. Tak, chyba. A nie, sorry, dwa. Dobra, już się kończy. I możemy robić motor. I dzięki motorowi możemy robić kable 2. A, sorry, patrzcie. Teraz będziemy mogli już robić wreszcie sobie motorek. No, i już robimy teraz motorek. I zaraz zrobimy sobie już motor prawdziwy. Ale patrzcie, kurczę, całkiem zaawansowany jest ten crafting, ponieważ jak widzieliście, w space'ach klikamy sobie po prostu na przykład jakieś itemek i już się buduje sam cały. A tutaj musimy craftować ręcznie. W sumie też da się właśnie craftować całe od razu podzespoły, ale na razie widzę, że kurczę, trzeba się pobawić tym. A sorry, jeszcze nie skraftowałem tego na całkowicie, tak jak powinno być. Teraz będzie już. No chyba, że właśnie, patrzcie, tutaj było jeszcze takie coś zaawansowane do craftingu misk. To było gdzieś tutaj chyba. Tutaj czy nie? Base. Może tutaj to było bardziej.
Zdawało mi się, że było właśnie takie coś, duże stanowisko montażowe czy coś w tym rodzaju. Zaraz zobaczymy, może tutaj. Mobile O2, nie, to nie to, to też nie to, to nie to. Dobra, wiecie co, mniejsza z tym. Wiem, że to gdzieś było, ale teraz tu nie widzę tego w sumie. A, poszukam sobie to później. Dobra, weźmy sobie motor. Weźmy go sobie do ekwipunku. Gdzie to było? Jest tutaj. No i kurczę, mamy teraz motor, patrzcie. Możemy już się całkiem szybko przemieszczać po tej planecie. Ok, a w ogóle do bazy. Co trzeba do bazy takiego? Core. Mamy tutaj chyba core. Znalazłem na tamtym statku śmiesznym. Tak, patrzcie, jest. Idealnie. No to niech się buduje. I zaczniemy tutaj już ogólnie bazę taką budować. Coś w tym rodzaju. Zbuduję parę płytek. Steel plate. Ile tego trzeba? Po dwa na jedno, a steel plate'ów mamy 16. To mogę zbudować 8. Na początek przynajmniej. Właśnie, weźmy sobie jeszcze, niech się buduje parę. Weźmy tyle. No i iron ingot. Spoko. Weźmy sobie to. Dobra, to teraz sobie weźmy to wszystko do ekwipunku z... przenieśmy. W sumie niech będzie to też tutaj. Zabudujmy jeszcze parę steel plate'ów. Powiedzmy, nie wiem, 7-8 ich będzie w sumie. I jeszcze niech się po nich produkują te bloczki stalowe. A do tego co trzeba? Steel plate. Troszkę trzeba więcej do tego. Large. Kurde, smal buduje, nie. Fuck. Jak to zatrzymać teraz? Kurde, nie da się. Fuck. Chciałem do bazy, a. O, moje. Ładnie, super. Zbudowałem nie te co trzeba. O, damn. To patrzcie. Zbudowałem parę bloczków do statku. No nieźle, dobra. Weźmy to sobie. Mniejsza z tym, na przyszłość będziemy wiedzieć. Dobra, zapalmy światełko, bo będzie lipa. Gdzie my tą bazę w ogóle postawić sobie? Na takim w miarę równym może byśmy postawili, może tutaj? O, tu powiedzmy, niech będzie. Takie coś. O, zrobi się. No i teraz tak. Weźmy sobie, powiedzmy, może na razie 3x3 taka będzie, że tutaj w jedną stronę raz, dwa, jeszcze 3, tutaj w tą stronę 3, tam i jeszcze tu. Powinno tak w miarę na początek wystarczyć, myślę. No ale co, będziemy musieli, kurczę, trochę pozbierać jeszcze minerałów, bo w sumie teraz to prawie nic nie mamy. Nie wiem w ogóle, ile ten odcinek teraz tak wyjdzie z montażem. No nieźle. Narobiłem, kurczę, tych bloczków, a w sumie nic z tego nie zrobimy. Chyba, zaraz zobaczymy w sumie. Ale raczej nie da się do bazy przymontować małych bloków. Dobra, czekajcie jeszcze, gdzie to było. A, sorry, wszystko chciałem. Mamy tego tyle, czyli za mało na bloczki, dobra. Niech się buduje maksymalnie, ile się da. No i ja zaraz do was wrócę pewnie, jak to się wyprodukuje, żebyście się nie nudzili za bardzo, jak zwykle. Dobra, wiecie co? W ogóle nie zauważyłem, a tutaj możemy budować takie cementowe bloki, czy coś w tym rodzaju. Po prostu musimy zrobić z tego, do tego cement. Znaczy, to będzie do bazy dobre. W sumie zobaczmy. Do tego trzeba cement. Cement mamy tutaj. Robi się go z rock dust, a rock dust robi się z crushed stone. Dobra, mamy jeden cement. Mamy jeden... Concrete block, coś w tym rodzaju. Zaraz zobaczymy. I czy to się nada do bazy? Jestem ciekaw. No patrzcie, nada się. Kurde. To mamy już prosty sposób na proste budowanie bazy. Dobra, to zrobię parę tego. I może zbudujemy przynajmniej podłogę w tym śmiesznym odcinku. Okej, wziąłem, zrobiłem 20 tych bloczków. Powinno wystarczyć, mam nadzieję, na takie... Początek, zaczątek bazy, coś w tym rodzaju. Zróbmy taką na razie może obwódkę. Tutaj, tutaj, jeszcze tutaj. O tak. Z tej strony kawałek. Żeby zabudować przynajmniej. Mamy 3 w tą. Teraz w tą jeszcze 3. Raz. I kurczę. Ej, wiecie co? Może nie będę robił takiego kwadrata, po prostu zrobię... Przedłużę tak.
jeszcze może postawię z tej strony, ale to już później. Może w następnym odcinku, wiecie, bo nie mam pojęcia, ile ten będzie po zmontowaniu trwał. Może nawet pół godziny trwać, bo już jest, kurczę, 40 parę minut nagrania. Tak więc, kurczę, myślę, że będę kończył już ten odcinek. I następny się prawdopodobnie w weekend pojawi, tak myślę, tak sądzę. Chociaż zobaczymy, jak będę miał czas do tego nagrywania. Dobra, tak więc wiecie co, dzięki za uwagę w tym odcinku, zapraszam do komentowania, oceniania i piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w następnych odcinkach. Może coś na to poradzimy. Tak więc, siemka, do kolejnego odcinka.